Dzień dobry Państwu, witamy o poranku. Dzisiaj mówić będziemy o rzeczy pięknej, bo o jubileuszach, a takie jubileusze będą miały miejsce za kilka godzin w Urzędzie Stanu Cywilnego w Opolu. Ale nim powiemy o złotych godach, bo to będzie główny temat naszej rozmowy z naszym gościem, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Opolu, pani Joanna Krupok. Dzień dobry, panie kierownik. Dzień dobry. Witam serdecznie. To chciałem panią zapytać o jedno. Przeczytałem badania GUS-owskie, które mówią wyraźnie, że liczba małżeństw w Polsce maleje. W statystykach na rok 2020 było to 145 tysięcy małżeństw. I tendencja dotyczy całego kraju, w tym nasze województwo jest wymieniane wśród tych, gdzie rzeczywiście ta liczba spada. Potwierdzi nam to pani? Tak, niestety muszę przyznać, że w ostatnich latach utrzymuje się taka tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o zawieranie małżeństw. W 2021 roku zawarło 547 par małżeństw. Związki, tak, w Opolu. Natomiast już rok później było 100 tych par mniej. To sporo. To sporo. A sięgając do historii Urzędu Stanu Cywilnego w Opolu, to są zdecydowanie wyższe liczby? Tak. Jeżeli chodzi, gdybyśmy porównali 50 lat wstecz, a więc 1972 rok, to tych małżeństw było zdecydowanie więcej, było ich około 1000. To jest tendencja, jak mówiliśmy, ogólnokrajowa. To też wiąże się chociażby z tym, bo państwo jako Urząd Stanu Cywilnego też rejestrują noworodki. W związku z tym też na pewno sporo dzieci, które też przychodzi na świat, nie jest z tych takich oficjalnych związków małżeńskich. Tak, dość dużo jest z małżeństw, natomiast spora liczba jest takich noworodków spoza małżeńskich, gdzie rodzice uznają ojcostwo. No a teraz przejdźmy do jubileuszy. Czy w urzędzie można zrobić sobie papierowy, tam jakiś srebrny, platynowy? Mówię, proszę Państwa, o tym dlatego, że dzisiaj 18 par w Opolu obchodzić będzie złote gody, pani kierownik. To jak to z tymi jubileuszami? Chciałbym taki na przykład pośredni. Jeżeli chodzi o zawarcie o jubileusze, to w urzędzie można obchodzić złote gody, dlatego że ten jubileusz wiąże się z nadaniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie, które to nadaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. I tutaj ewentualnie diamentowe gody, jeżeli ktokolwiek wcześniej nie otrzymał tego medalu za złote gody. A czyli jeden wyklucza dlatego, drugi, tak? Tak, dlatego że taki medal można otrzymać tylko raz w życiu. Jeżeli ktoś przegapił, że tak powiem, tą kolektywnie powiem, tą uroczystość złotych godów i doczekał do diamentowych godów, to takie gody też u nas można obchodzić. Czy jakieś specjalne kryteria są, czy tylko rzeczywiście moment, kiedy nadano ten akt ślubu w urzędzie? Trzeba spełnić kryterium jeszcze niekaralności. To kryterium Urząd Wojewódzki weryfikuje, bo tylko osoby o nieposzokowanej opinii mogą taki medal otrzymać. Proszę pani, 18 par. Tylko tyle będzie w tym roku do złotych godów? Mam nadzieję, że tych par będzie zdecydowanie więcej, dlatego że oczekujących par jest 130. O. Staramy się taki jubileusz... Taki rocznik, tak? Tak. No. To znaczy nie bardzo długi czas oczekiwania jest na te medale. To się niestety wydłuża w ostatnim czasie. My takie medale otrzymujemy z Urzędu Wojewódzkiego. Generalnie Urząd Stanu Cywilnego inicjuje tylko nadanie tych medali. Resztą zajmuje się Urząd Wojewódzki i potem organizacją już finalnie my. Także jak otrzymujemy z powrotem zwrotne medale z Urzędu Wojewódzkiego, to taki jubileusz staram się prawie że natychmiast organizować, dając mniej więcej miesiąc czasu na zorganizowanie jubilatom, aby mogli tutaj do nas przyjść. I myślę, że tych jubileuszy będzie w tym roku więcej. W poprzednim roku było tylko dwa, ale w 2021 było ich sześć. To wszystko zależy od tego, ile tych medali po prostu do nas Jasne. A proszę powiedzieć, bo być może widzowie mają taką w tej chwili w świadomości, że muszą to być pary, które w Urzędzie Stanu Cywilnego w Opolu uzyskały ten związek, ten dokument, no i teraz po 50 latach przychodzą do Opola. Tak nie jest, prawda? Tak nie jest. To są tylko i wyłącznie mieszkańcy Opola, ale niekoniecznie to są osoby,
osoby, które zawierały to małżeństwo w Opolu, bo to są również osoby, które zawierały w całej Polsce związek małżeński. Czyli w tej chwili są po prostu mieszkańcami Opola, zameldowani, ale gro ludzi jest przyjezdnych, którzy zawierali w całej Polsce te małżeństwa. To proszę Pani, jeszcze jest jedna kwestia, no bo wspomniała nawet Pani o tym, że ktoś mógł przegapić. Pan powiedział Pani o jednym, drugim urzędzie, wyłapuje w cudzysłowie te pary, czy jak to jest, no bo żeby nie przegapić? My jako Urząd Stanu Cywilnego nie mamy jakby takiego systemu, który mógłby pomógł nam weryfikować te wszystkie pary. Czasami zdarza się tak, że też nie każdy chce brać udział w takiej uroczystości, więc to jest tylko i wyłącznie na wniosek strony lub też znajomych, przyjaciół, rodziny, ale też prosimy, aby ta osoba zainteresowana była poinformowana, bo tak jak powiedziałam wcześniej, nie każdy chce brać udział w takiej uroczystości. Dobrze, to na koniec oczywiście zapytam, jak będzie wyglądała ta dzisiejsza uroczystość, jak ona się odbywa, bo nie wszyscy mogą sobie wyobrazić. My tu mamy zdjęcia, oczywiście Państwo widzą właśnie z 2021 roku, jak te ceremonie wyglądały. Te ceremonie zawsze odbywają się w takiej uroczystej i atmosferze. Panuje pełna emocji i wzruszeń ta uroczystość jest. Także myślę, że... Ale co się dzieje? Przychodzi prezydent w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej wręcza te medale jubilatom. Jest lampka szampana, drobny upominek. Są wspomnienia. No właśnie o to chciałem na koniec Panią zapytać. Czy na przykład były takie sytuacje, że ktoś przyszedł i powiedział Pani, proszę Pani, ja 50 lat temu... Zawierałem to małżeństwo. Tak? Tak, tak. Przychodzą jubilaci, często przychodzą ze zdjęciami, wspominają, kto im udzielał tego ślubu, pokazują nam całe rodziny, chwalą się wnukami, więc to są takie sympatyczne, dają nam rady, co zrobić, aby przetrwać to małżeństwo. No właśnie, bo to też jest ciekawe, ale to z jubilatami porozmawiamy o tym. No to wszystkim życzymy tej długowieczności, a także tej długowieczności małżeńskiej. Dzisiaj o godzinie 12 w samo południe. Drodzy Państwo, w Opolskim Ratuszu ceremonia nadania honorowych medali w obchodzenia Złotych Godów 18 parom, które pojawią się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ratuszu w Opolu. Pani Joanna Krupok, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Opolu, w Urzędzie Miasta Opola, zachęcała Państwa do tego, by, no tak chyba jak wszyscy, wytrwać, no a później taki medal odebrać. Dziękuję Pani serdecznie za wizytę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.